Życie jest piękne, cudowne, ale nie należy się do niego przyzwyczajać, jak to kiedyś powiedział jeden z etyków, że za bardzo przyzwyczajamy się do życia i dlatego tak nam go szkoda. To, co dotyczy ducha, duszy w ogóle, jest najpiękniejsze i najbardziej wartościowe. Czy to jest miłość, czy to jest jakieś piękno wyciągnięte z cudzego życia. No wszystko to, co jest dobre, to jest najwspanialsze w życiu. Na początek powinienem powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego, że kiedyś zaczęliśmy z naszymi kolegami w pracy, czyli tutaj w Galerii Miejskiej, myśleć o takim zdarzeniu, które miało być spotkaniem artystów. Dziś nazywamy to festiwalem, choć to pewnie festiwalem nie jest takim, jak się zwykło nazywać duże przedsięwzięcia, gdzie przyjeżdżają gwiazdy, zespoły. Nasz festiwal jest kameralny, za to niewyzbyty gwiazd, to jest najważniejsze. Jest ich mniej, ale za to pokazujemy Państwu to, co naszym zdaniem jest ciekawe. Proszę Państwa, ten festiwal, 17. edycja jest rzeczywiście szczególna, dlatego że poświęcona Bogdanowi Wojtowiczowi, dyrektorowi BWA, który zmarł 10 lat temu. Postanowiliśmy też ten festiwal zrobić dla niego, tę 17. edycję, po to, żeby przypomnieć jego pracę, przypomnieć artystów, których zapraszał do Tarnowa i właściwie przypomnieć już trochę legendę. Ale są to miłe wspomnienia, bo my pracując nad programem staraliśmy się bardzo pamiętać, jaka była pierwotna idea, czyli idea łączenia bardzo wielu dziedzin sztuki, łączenia artystów ze sobą na płaszczyźnie różnych dziedzin sztuki i różnych działań. I łączenia tych artystów z publicznością. Ten festiwal to także pasje i tematy, które były konikiem naszego patrona Bogusława Wojtowicza. No do tego dokładamy trochę swoich, ale jedną z wielką miłością Bogusława Wojtowicza była piosenka francuska, na której się znał, którą bardzo lubił. Też tej tematyce poświęcał swoje audycje w słynnym, nieistniejącym już radiu Max. Est-ce que dans quelques instants la goualande du pauvre Jean que les femmes n'aimaient pas mais n'oubliez pas. Wspominam Bogusia Wojtowicza, mojego przyjaciela, artystę. Boguś był niezwykłym człowiekiem, był niezwykle wrażliwy, delikatny i cechowała go wnikliwa głębia ocen. Nieszablonowa. Miał rzeczywiście podejście niesłychanie osobiste, indywidualne. Nie powtarzał utartych opinii. Zawsze miał coś intrygującego do zakomunikowania. Mówię szczególnie o jego ocenie moich prac. Na tym głównie polegała nasza współpraca, że Boguś na ogół był moim pierwszym widzem tego, co stworzyłem. Ogromnie dużo mu zawdzięczam. No i jego wspaniałe inicjatywy, że wspomnę tylko o wystawie w Wieliczce w kopalni. Boguś wpadł na pomysł, żeby te takie ogromne moje czarno-białe prace wystawić właśnie w ciemnościach tych przepięknych, wielkich sal pod ziemią. To był piorunujący efekt. Chyba to była najlepsza wystawa moja w ogóle z tych już kilkudziesięciu lat, odkąd wystawiam. Ogromnie mi go brakuje.
Chciałem być wszystkim. Aktorem, muzykiem, pisarzem, plastykiem, zdawałem do liceum plastycznego. Artystyczna dusza. Zdecydowanie tak, ale to chyba wina domu trochę, bo taki dom był wieczny, pełen muzyki i to różnej. I taką właśnie muzykę ja lubię. Zajmowałem się przecież w Tarnowie długi czas jazzem, a mimo to ja lubię i rocka, i kapele podwórkowe, także to jest dość duże spektrum. Z Bogdanem to było tak. Znaliśmy się długi czas i usłyszał, że dokładnie 10 lat temu, w 2010 roku, miałem swój jubileusz, duży koncert organizowany w Filharmonii. Jak to on, który zawsze pomagał, powiedział, to ja ci zrobię plakat. Powiedziałem, okej, znając jego możliwości. Ale ponieważ jubileusz odbywał się w styczniu, a spotkanie moje z Bogdanem było w grudniu, no czasu na zrobienie plakatu aż tak dużo nie zostało. Ale miałem świadomość, że muszę mu chwilkę dać. Mija tydzień, mija półtorej, pytają mnie już tutaj państwo z Filharmonii, czy masz już ten plakat. Ja mówię, robi się spokojnie. W międzyczasie Boguś przysyła mi plakat na koncert Lory Szafran, w którym notabene miałem grać. I pyta mnie, jak ci się podoba? Ja mówię, no, fajny. A Bogusia, jak tam mój plakat? Nie, robi się. Będzie. No, okej. Za parę dni dostaję inną informację, jakimś wydawnictwie, zobacz, jaką układkę zrobiłem. No, podoba ci się? Nie, no, w ogóle bomba, fajna. Bogusia, a jak tam mój plakat? No nie, robi się. No i ten czas biegł. W międzyczasie państwo z Filharmonii już cisną i pytają, no bo trzeba robić reklamę, trzeba wieszać, trzeba plakatować miasto. No i ja już nie miałem śmiałości, ale gdzieś tam, no już mam taki pomysł, ale to jeszcze chwilkę. No i proszę państwa, nadchodzi projekt plakatu. Genialny w prostocie, bardzo dobry pomysł. Wszystko się zgadza. To jest taki przykład Bogdana jako człowieka, który nie potrafił zrobić nic sztampowego. To był człowiek, który wolał nie robić, jakby miał zrobić coś złego, coś irracjonalnego wręcz. Także reasumując, w końcu na czas ten plakat się pojawił. Po wszystkim zaproponował mi, a wiesz co, to ja ci w ogóle zafoliuję ten plakat i oprawię, żebyś... Ja mówię, Boguś, ale wiesz co, no nie rób sobie problemu. Nie, to stary, masz jak banku. No i proszę państwa, wisi ten plakat u mnie w pracowni. 10 rok. Zafoliowany na matem pięknym. Ile razy nie wchodzę do pracowni, to poza tym, że gdzieś tam widzę swoje kontury, to widzę tego Bogdana i przypomina mi się to ten moment, w którym ten plakat powstawał. Anegdot jest dużo, tak czy owak, miło go wspominamy i brakuje nam go. Co zrobić? Rodzimy się i odchodzimy. Smak młodości to właściwie jest muzyka, bo muzyka to jest jedyna z rzeczy, z naszych zdolności, która przywołuje obrazy. Bo może czasami zapach jeszcze, tam mi zaleci jakiś zapach. Najczęściej palonych papierosów na mrozie, to od razu mi przypomina wtedy, kiedy ja próbowałem podpalać. Natomiast muzyka jest czymś takim, co przywołuje całe obrazy. Tylko pogratulować. Śliczną wystawę zrobiliście. Tak? Naprawdę. Bardzo dziękuję. Jednak wchodzi się w taką atmosferę galicyjskiego miasteczka. Tak, zrobiła pani scenografię. I takie było jej założenie. Tak, scenografia jest kapitalna. Nawalczyliśmy się z tym. No bo to wymagało strasznej roboty. W moim twórczym życiu tylko raz pojawił się ktoś taki jak Bogusław Wojtowicz, o którym wszyscy mówiliśmy Boguś. A ten Boguś wniósł w moje życie jakiś nieprawdopodobny zamęt, ponieważ
był to najprawdziwszy animator kultury. Okropne słowo, ale lepszego nie znam. Z jakąś nieprawdopodobną energią, trudną nawet do wyobrażenia sobie. Realizował projekty, których było wiele. Ja mogę mówić tylko o tych, które dotyczyły mnie bezpośrednio, jakkolwiek oceniać mogę też to, co się działo poza mną. Ale to, co dotyczyło bezpośrednio mojego działania, było przez wiele lat bardzo ściśle związane z osobą Bogusia. Jego pasja była, no strasznie się udzielała. Potrafił właściwie nawet wskazać artyście drogę rozwoju. To mogę powiedzieć śmiało, że tylko dzięki niemu rzuciłem się na wielkoformatowe obrazy cyfrowe, bo on mi to umożliwił. Wyprodukował kilkanaście moich wystaw, dużych i małych, w Polsce i za granicą, z pamiętniejszych w Instytucie Polskim w Berlinie i w Paryżu. To często były takie kamienie milowe w moich działaniach, bo to się liczyło od jednej do drugiej takiej dużej zadymy. W Młynie Szancera urządziliśmy wystawę w bardzo trudnych warunkach, było zimno. Boguś ogrzał te pomieszczenia, nawet skonstruował tam salkę projekcyjną, gdzie pokazaliśmy film Dudi, który się właśnie wtedy ukazał. Takie mam szczęście. 30 lat pracuję, robiąc to, co lubię, i zawsze praca była dla mnie hobby na odwrót. Oczywiście ona czasami mnie irytuje i się denerwuje, natomiast trudno to też nazywać pracą, ponieważ w Bielsku Białej kiedyś mówiłem, że co mają powiedzieć ci górnicy, którzy wyjeżdżają codziennie rano o 6 i zjeżdżają na dół, a dookoła jest pełno kopalń, a my przychodzimy do teatru i się bawimy. Nie można tego nazwać, bo to się Boga obraża, nazywając pracę w teatrze czy w kulturze pracą. Bogusława Wojtowicza pamiętam jako człowieka wesołego, sympatycznego, otwartego, i który nie wytwarzał dystansu, był taki normalny jakby w rozmowie, i, no i człowieka, który pomagał nam. Ta pamięć obejmuje taki bardzo kolorowy okres czasu. Dla mnie czas debiutu w ogóle w 2000 roku pierwszą wystawą. I całe 10 lat jakiejś takiej intensywnej działalności w środowisku razem z artystami tarnowskimi, przepełnione licznymi wydarzeniami, które można by wspominać. No, dla mnie ważne było wówczas jako młodego artysty, że zauważał mnie, że w jakiś sposób czułem się, nie wiem, tak po ludzku po prostu lubiany, i był otwarty na różne inicjatywy, które jakby przejawialiśmy, pamiętam to dziś jako taki szczególny czas, naprawdę. Być może po czasie dopiero można jakby zobaczyć z dystansu, docenić pewne rzeczy. Na pewno nie zapomnę corocznych naszych salonów jesiennych, które celebrowaliśmy, pamiętaliśmy długo. Pasaż Tertila wąski, wypełniony ludźmi tłoczącymi się, dyskusje, i cała atmosfera, długi otwarcia. Piękny czas. Zaczęło się od pomysłu Bogdana, Bogusia może tak, bo on zawsze mówił do nas w formie zdrobniałej, a więc była Dorocia, była Renia, tak?
Ania, Ania Droga. Tak. I Olusia. I Olusia. Zawsze tak było. Zresztą Boguś to była taka osoba, która właśnie w ten sposób zwracała się do innych i chyba tak też... Tak też właśnie wszyscy zwracali. Nikt nie mówił Bogdan, tylko Boguś właśnie. No więc Boguś wymyślił sztuk cztery. Wymyślił nas, wymyślił sobie program, wymyślił wystawę. I tych wystaw rzeczywiście zobaczył trzy, tak? Czy dwie? Dwie. Zobaczył dwie. Natomiast kolejne dwie, jakie odbyły się w ramach naszej grupy, naszego programu Sztuk Cztery, tych dwóch kolejnych nie zobaczył. Już, tak. Dlatego myślę, że cieszyłby się, że jednak przetrwałyśmy w takim gronie jeszcze kolejne dwa lata, tak? Dla nas to też było takie, myślę, że wyróżnienie. Dla mnie osobiście tak, że nas gdzieś dostrzegł na tej mapie artystycznej Tarnowa wśród wielu znakomitych artystów tarnowskich. Gdzieś nas wyłowił, po prostu połączyłyśmy się jakby w taką fajną grupę, która potem zaczęła działać i to ta inicjatywa jego była dla nas chyba... No, dla mnie osobiście była ważna, bo też się taka poczułam doceniona i to taki motor, taki jakiś napęd do działania też mi dało. Chciało nam się pracować dzięki niemu, bo nas mobilizował bardzo do tego. No bo taki był bacik, nie? Tak. Jest wystawa i trzeba działać. 2005 to był początek naszej grupy. Ta wystawa, która się odbyła chyba na początku roku 2006. Tak nam się wydaje, ale to tak wszystko ten. A następną miałyśmy już w Warszawie i to było też w miejscu, które już w tej chwili nie istnieje. To było, co to Trafic było? Trafic Galeria. Tak. Mhm. I to była duża wystawa i to było taki wyjątkowy czas dla nas, ta prezentacja tych prac. No i później miała być kolejna wystawa, miałyśmy jeszcze kilka miejsc zaliczonych. Trochę nam się to rozciągnęło w czasie. Tak. Potem Bogusia nam zabrakło, ale realizacja naszych pomysłów trwała nadal i zrealizowałyśmy wystawę w Gorlicach już. To był 2012, 2013, prawda? 13 to był Tarnów. To już ta kolejna, tak. No to 13 to był Tarnów. Gorlice były później. Ten album, który tutaj trzymamy w rękach właśnie jest jakby towarzyszył naszej pierwszej wystawie. Ma ładną dedykację, może uda się pokazać. W Warszawie. I to jest cały Boguś tutaj właśnie. Tu jest napisane Doroci. Dorociu albo Doroci. Jakoś tak. Kiedy się dowiedziałem o tym, to martwiło mnie to pewnie przez jakąś godzinę podróży z Krakowa do Tarnowa. Bardziej myślałem chyba o tym z wściekłością, że tutaj ci lekarze w żaden sposób mi nie zdołali pomóc, ani rozszyfrować, co mi jest. A pojechałem do Krakowa, już nie mówiąc o tym, że zostałem przyjęty w sposób znakomity w szpitalu Jana Pawła II. Tyle, jeżeli chodzi o przejmowanie się chorobą, którą się w jakiś sposób do teraz nie przejmuję, choć wiem, że ona gdzieś tam we mnie siedzi i że może za jakiś czas będę musiał znowu wrócić do szpitala. Nie pamiętam dokładnie, kiedy poznałem Bogdana. To było związane najprawdopodobniej z organizacją pierwszej wystawy Ryszarda Horowica w Tarnowie, czyli musiał to być początek lat 90. Bogdan, przyjaciel i dobry duch artystów, przywiązał nas na stałe do Tarnowa. Dzięki niemu od blisko 30 lat, przynajmniej raz, dwa razy w roku, odwiedzamy Tarnów i okolice. Dzięki niemu mamy tam wielu przyjaciół. Agnieszka Kawa, Mietek Bień, Ewa Łączyńska, Ania Grygiel i wielu innych wspaniałych ludzi kultury,
z żegnanym właśnie, również wyjątkowym przyjacielem Janem Kudelskim z niezapomnianej Tatrzańskiej. To tam spotykaliśmy się po otwarciu wystawy, premierze spektaklu, koncercie czy w trakcie festiwalu. Nie da się zapomnieć cudownych wieczorów i nocy aranżowanych przez Bogdana u Jana w Tatrzańskiej z Wojtkiem Przeniakiem, Józefem Szajną, Jurkiem Skolimowskim, Andrzejem Dudzińskim, Ryszardem Chorowicem, Tomkiem Sikorą, Wojtkiem Prażmowskim, Andrzejem Świetlikiem i wieloma, wieloma innymi twórcami. Bogdan pomagał nam jak nikt inny. Wiedział, gdzie najlepiej drukują, gdzie znaleźć odpowiednie ramy, skąd przywieźć adekwatne passepartout, czy też kto to wszystko najlepiej oprawi. Jemu można było zaufać i powierzyć dosłownie wszystko. Już bardzo chory przyjechał do Warszawy, by pomóc mi aranżować nową wystawę. Od 10 lat wiemy, że jest nie do zastąpienia. Jeździł z naszymi wystawami po Polsce i reszcie Europy. Do Kijowa i Rzeszowa, do Bratysławy i Krakowa, do Pragi i Wrocławia, do Wiednia i Poznania, do Düsseldorfu i Gdyni, Kolonii i Łodzi, do Paryża i Warszawy. Często w podróży byliśmy razem, by na koniec zawsze wrócić do Tarnowa i wpaść chociaż na kawę czy lody do Tatrzańskiej. Wiecie Państwo, jak przed laty jakby wykrakałem to sobie, bo siedząc z moim bratem w Gdańsku, który mieszka od 10 lat w Gdańsku nad morzem, w jakiejś tam restauracji, on wie, że ja bardzo lubię ryby, zamówił mi cały półmisek ryb. I zanim on się zabrał do swojego, to już dawno zjadłem to, co miałem zjeść. I mówię, wiesz co, Jurek, jak ja umrę przed tobą, on jest starszy ode mnie o 5 lat, jak umrę przed tobą, a na pewno umrę, to nie żałuj mnie nigdy, bo mnie by już tu nie było, ja już bym był w Sopocie. Siedzimy w Brzeźnie na plaży, a ja już bym był w Sopocie, ja żyję od ciebie 3 razy szybciej. W związku z tym ja już przeżyłem tyle w swoim życiu, że mógłbym obdzielić i teraz mówię zupełnie bez ani kokieterii, ani jakiejś zarozumiałości. Przeżyłem w życiu tyle cudownych, wspaniałych chwil, że mógłbym tym obdzielić parę życiorysów i to mi wystarczy. Więc tak sobie to też umawiałem, usprawiedliwiając się, że w końcu ja miałem wtedy 2 lata temu 50 lat i tak sobie myślałem, a tak jeszcze z pół roku jakbym pożył, to będzie dobrze, bo może zdążę pozałatwiać wszystkie swoje sprawy. Na obrazkach neapolitańskiej szkoły starzeje się bez końca. Popołudnie smagłe i wędzone, jakby widziane przez ciemną butelkę. Pociemniałe słońce zdaje się więdnąć w oczach, w tych straconych krajobrazach, jak w przeddzień kosmicznej katastrofy. Nie wiedziałem, czy to jest możliwe, że jak człowiek ma swoje lata, to może się jeszcze zaprzyjaźnić z kimś, a jednak może. Ale to trzeba spotkać na swojej drodze taką osobę, która ma taki talent do przyjaźnienia się. I to właśnie był Boguś. On bardzo kochał francuską piosenkę. I znalazłem odpowiednie słowa. Jest taka piosenka Brassensa. Le copain d'abord. To jest kumple na pokładzie. Tak można by to przetłumaczyć, a po polsku w tłumaczeniu Filipa Łobodzińskiego kumple to grunt. I tu jest taki fragment. W rejs wyruszali wszyscy wraz, a jeśli kogoś było brak, znaczyło, że go śmierć i chłód wciągnął w morski grób. Zaś dziura po nim, pośród fal, zionęła jeszcze wiele lat. No właśnie, to tak jak z Bogusiem, ta dziura ciągle jest. To nie jest tak, że to ona się czymś wypełniła. No, na pewno się wypełnia pamięcią po Bogusiu, który miał wielki talent do przyjaźni i wielki talent do ludzi. Jestem wdzięczny losowi, że nas ze sobą zetknął, chociaż bardzo to było bolesne, jak nas rozdzielił. A teraz chcę powiedzieć o Bogusławie Wojtowiczu jako wybitnym menedżerze kultury. Mógłbym mówić tutaj bardzo dużo. Zostawił zresztą piękne dziedzictwo w Tarnowie po sobie. Ale może podejdę do tego z takiej strony, może trochę nieoczekiwanej. Jest książka Kena Robinsona, wybitnego reformatora edukacji, kreatywne szkoły. On w tej książce wylicza kompetencje przyszłości. Czego powinny szkoły uczyć? I teraz zobaczcie, jak to bardzo pasuje do Bogusia, jak on te kompetencje miał, do Bogusława Wojtowicza. Ciekawość, zdolność do zadawania pytań i odkrywania, jak funkcjonuje świat.
kreatywność, zdolność do generowania nowych pomysłów i stosowania ich w praktyce. No cały Boguś. Krytyka, w tym sensie, że to jest zdolność do analizowania informacji i myśli oraz formułowania uzasadnionych argumentów i ocen. 200%. Komunikacja, zdolność do jasnego i pewnego wyrażania myśli i uczuć za pomocą różnych form środków. Współpraca, zdolność do konstruktywnej pracy z innymi. Tu się zatrzymam, są jeszcze 3 kompetencje. To wszystko Boguś miał. Bogusław Wojtowicz, przepraszam, wybitny menedżer kultury. No, było, minęło, ale można by powiedzieć inaczej. Minęło, ale było. I jeszcze pozostanie, bo przecież Bogusław pozostawił po sobie wspaniałe dziedzictwo i świetnych współpracowników. Bardzo nam się brak, Bogusiu, ale cieszę się, że było. I bardzo dziękuję. Ja lubię swoje urodziny, ponieważ uważam to za najważniejsze święto i wcale mnie nie męczy moje lata, ponieważ ja ich nie czuję. Zresztą każdy mnie nie czuje. Nie ma takiego człowieka, który by czuł swoje lata. Zastanawiałem się kiedyś z moim przyjacielem, było to lat temu 30, czy jak będziemy mieć po 50-60 lat, czy dalej będziemy takimi idiotami, jak wtedy żeśmy byli. No i jesteśmy takimi samymi idiotami dzisiaj, tylko że starszymi. Także nie ma to znaczenia. Człowiek nie czuje własnych lat, dopóki właśnie nie zaczyna tracić zdrowia albo no, sprawności fizycznej. I myślę, że to jest bardzo dobre zakończenie, że każdy z nas ma gdzieś jakieś myślenie na każdym etapie życia, że jeszcze wszystko można. To, co teraz powiem, ukrywałem przez ostatnie 10 lat, nikomu o tym nie mówiłem. Bogdan zawsze kokietował nas swoją inteligencją, białym szalikiem, długimi włosami. Wszystkiego tego bardzo mu zazdrościłem. I rozkochał nas w sobie. I któregoś dnia po prostu sobie poszedł. Tak się po prostu nie robi. To jest nieetyczne. Mówiliśmy do siebie przyjacielu. Mam do niego oto duży żal. Obiecuję, że jak któregoś dnia go spotkam, a na pewno go spotkam, to najpierw mu powiem, że go kocham i nie lubię, a dopiero potem napijemy się kolejną w życiu wódkę. Zastanawiałem się, na czym polega fenomen Bogdana, który ani nie malował, ani nie rysował, ani nie fotografował, nie grał też muzyki, a jednak można go uznać za artystę, kreatora. Potrafił zebrać wokół siebie ciekawych artystów i skręcić z ich twórczości taki na przykład Artfest. Pamiętam taką anegdotę. Kiedyś na wernisażu wystawy, którą mi zorganizował, będąc na niemałym rauszu, pół żartem, pół serio, wypalił mi taki tekst. Wojtusiu, to jest moja wystawa, a twoje prace i ty jesteście tylko tworzywem. I w zasadzie to była prawda, która dotyczyła wszystkich artystów, malarzy, muzyków, fotografików, którym robił wystawy czy koncerty. Potrafił stworzyć z ich prac, właściwie potrafił stworzyć dla ich twórczości taki klimat, że nabierały one nowej wartości. No, to już potem były jego wystawy. Na koniec może z wielkiego coś o miłości, o samotności. A tytuł prosty. Inge Barcz. Szkoda. Halo? Halo? Halo?